No i kochani, spotykamy się po raz kolejny w naszym domu na szarej godzinie. Cieszycie się? Powiedzcie wszystkim tym, którzy nas oglądają, po co nam ta szara godzina? Dlaczego my się tu spotykamy? Stasiu? Żeby czekać na Pana Jezusa i się przygotować do Bożego Narodzenia. Super! Emilko, a co my robimy w czasie szarej godziny? Opowiadamy sobie zdarzenia różne z Bożego Narodzenia. Rozmawiamy o Ewangelii, czytamy fragment Pisma Świętego, tak, super. I opowiadamy sobie różne historie z dzieciństwa, tak? Mamy i taty, i też co Wy pamiętacie, na przykład z zeszłego roku, z Adwentu, ze Świąt Bożego Narodzenia. Co jest takie piękne w tym czasie? Z Dnia Świętego Mikołaja. Też. I śpiewamy jeszcze pieśni kolędy. Adwentowe różne. Kolędy jeszcze nie, ale pieśni adwentowe. Emilka, dzisiaj zaśpiewamy taką pieśń adwentową, której Ty mnie nauczyłaś i która jest bardzo ładna, ale muszę sobie przynieść tekst, bo nie pamiętam całej. A zostawiłam gdzieś tekst. A jeden raz mam przykład, że śpiewałaś. Przyjdź do mnie, mały Jezusiku, mieszkaj w drewnianym pokoiku. Tak się mama kiedyś pomyliła, masz rację. Siadaj, czekaj, wstanę chwilkę i będziemy śpiewać. Ja Emilce troszkę pomogę, ale ja mam tekst, a ona zna na pamięć. No to zaczynamy. Przyjdź do mnie, mały Jezusiku, mieszkaj w dziecięcym pokoiku. W lalczanym łóżku cię ułożę, będziesz miał ciepło, mały Boże. Lalka ci miejsce ustąpiła, potem się pięknie pokłoniła. I nawet wielki, groźny lew w godnym pokłonie schylił łeb. Pieska uwiąże, by nie szczekał, pajac pokłoni się z daleka. A miś na straży stanie z boku, by nikt nie zrobił krzywdy Bogu. I jeszcze lepiej, mały Boże, w swoim serduszku cię ułożę. Będziesz cieplutkie miał mieszkanie, tylko przyjdź do mnie, mały Panie. Teraz Stasiu zaśpiewa swoją piosenkę, której się nauczył na religii w przedszkolu, o, taką adwentową. Słuchamy cię, Stasiu. Adwentowo, adwent to czekanie, adwent to czekanie, adwent to czekanie, aż przyjdzie Pan Jezus. Adwent to modlitwa, adwent to modlitwa, aż przyjdzie Pan Jezus. Adwent to jest miłość, adwent to jest miłość. Pięknie, bardzo mi się podobało. Kochani, to może pamiętacie jakąś historię, która Wam się bardzo pięknie i dobrze, miło, tak super kojarzy z adwentem? Co było takiego super w adwencie kiedyś, co Was spotkało i z czym Wam się w ogóle ten czas kojarzy tak miło? Ja nie pamiętam. A ja Wam opowiem taką historię, którą miałam, jak byłam w Waszym wieku i wtedy do kościoła chodziłam codziennie. Ale jak Emilki, moim? No tak, myślę, że byłam bardziej w Emilki wieku niż w Twoim i mieszkałam bardzo blisko kościoła, w tym bloku, który jest zaraz obok kościoła, gdzie są sklepy, tam gdzie jest biblioteka, w tej samej klatce. I wyobraźcie sobie, że poszłam na roraty sama. Mama mnie puszczała sama, bo to było bardzo blisko i mamusia wtedy nie mogła ze mną pójść, więc w tym akurat dniu poszłam sama. No i wyobraźcie sobie, że tak bardzo czekałam codziennie na to, że ksiądz wylosuje właśnie mnie, że będę mogła zabrać
figurkę Pana Jezusa w żłóbku do domu. I wtedy się modliliśmy do Pana Jezusa, jak ten ktoś wylosował, to zabierał ten żłóbek do domu i ten żłóbek się stawiało na honorowym miejscu i modliliśmy się właśnie do Pana Jezusa. To taka była wielka radość. No i ja już kombinowałam, serduszka takie piękne robiłam z różnymi ozdobami, żeby moje akurat ksiądz wylosował, bo na serduszkach się pisało różne dobre uczynki i było losowanie tej osoby, która napisała swoje dobre uczynki, czytało się jej nazwisko. A ty wylosowałaś? No właśnie wtedy wylosowałam, kiedy mojej mamy ze mną nie było. I byłam taka szczęśliwa, niesamowicie, że aż prawie się popłakałam w kościele. Pobiegłam przed ołtarz, chwyciłam Pana Jezusa jako największe trofeum, tak jakbym nagrodę jakąś wygrała na konkursie. Zabrałam go i pamiętam, że tak strasznie krzyczałam, jak biegłam do domu, że mama aż usłyszała mój krzyk, otwarła okno i woła: Madziu, czemu ty tak krzyczysz? Bo się wystraszyła, że może mnie ktoś goni albo ktoś mi zrobił krzywdę. A ja mówię: mamo, wygrałam! I tak się cieszyłam, że... A mama nie wiedziała, moja babcia wasza, nie wiedziała, co wygrałaś, co ty wygrałaś. Wygrałam Pana Jezusa! To było takie fajne bardzo i sympatyczne. Pamiętam też, jak poprosiłam świętego Mikołaja o pieska. I tak strasznie marzyłam o piesku. I święty Mikołaj, wiecie, co mi przyniósł? Tak. Znacie tą historię? Tak. Pamiętacie, co? Przyniósł ci ogromnego psa plusowego. No właśnie. Zamiast psa żywego dostałam ogromnego na pół pokoju psa pluszowego. I byłam strasznie zła. I mówiłam tak: święty Mikołaju, to nie takiego psa chodziło. Ale przecież nie dopisałam w liście, że chcę żywego psa. Byłam pewna, że on wie, o co chodzi. A święty Mikołaj znowu myślał, że chodzi o pluszaka. Nie wiem, czy święty Mikołaj przynosi żywe zwierzęta. A wiesz, mama, że jak były lekcje, to święty Mikołaj przyniósł mojej koleżance Laurze królika żywego. Ha? Tak. Wow, super. Przynosi. To teraz może przeczytamy Ewangelię? Co by na to? Tak! Ewangelię? No to daj tablet i przeczytamy sobie. Przeczytamy sobie Ewangelię na dziś i ja się usiądę. Może coś powiemy sobie o tym, jak będziecie chcieli. Tak, ja bardzo będę chciał buję. Tata jest lepszy w opowiadaniu. Ale mama też jest dobra. Tata jest dobry i mama jest dobra, prawda? No, każdy na swój sposób interpretuje i opowiada tak, jak on czuje w sercu. Tato, no, tato. A dzisiaj jest króciutka Ewangelia. Mamo, a jak będzie coś, jakieś dobre słowo Ewangelii, to mnie wytłumaczysz? Pewnie, że tak. No to zaczynamy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliśmy. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok, pijak i przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. No to wiecie, o co tu chodzi? Nie. A znacie takie przysłowie? Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Nie. Znacie to? Nie. To znaczy, że zawsze każdy człowiek... Pan Jezus każdemu dokazał? Pan Jezus właśnie nie każdemu. Bo zauważ, że faryzeusze się go czepiali, można tak powiedzieć wprost, no nie? Że faryzeusze to byli tacy ludzie, którzy się wszystkich czepiali.
przyszedł święty Jan, to mówili, że jest, że za bardzo, mówili, że ani nie jadł, ani nie pił i że zły duch go opętał. A potem przyszedł Pan Jezus, mówili, że je i pije, i jest żarłokiem i pijakiem i przyjacielem celników i grzeszników. Zawsze znaleźli na kogoś jakieś złe słowo. Albo winę. Albo winę w nim znaleźli. Wiecie, co to znaczy? Że zawsze trzeba patrzeć na zachowanie. Na serce tego człowieka. Albo na kogoś, jeżeli kogoś spotykamy, to Pan Jezus mówi, że warto jest zawsze patrzeć w serce, że każdego człowieka trzeba szanować, kochać, że lubić. Lubić nie musimy wszystkich, bo czasem znajdzie się ktoś taki, kogo nie lubimy. Na przykład ja nie lubię Michała, bo on ciągle grzeszczy. No czasem się zdarza, że ktoś grzeszczy, ale może ma powód do tego grzeszczenia. Ja lubię z tego samego powodu. Co ty, Michała? Ona wrze. Ale Karolinka to jest akurat inna sytuacja, dlatego że Karolinka ma taki teraz okres czasu i wiek. Michał dlatego wrzeszczy, on już ma 5 lat Michał, a dalej wrzeszczy, do pani biegnie i wrzeszczy, że ktoś mu odbiera zabawkę. No, odbiera mu zabawkę ciągle. Pani krzyczy. Wiesz co? Pani no, też. Wiesz co, Stasiu? Nawet jeżeli kogoś czasem trochę nie lubimy, to warto na niego popatrzeć oczami miłości. To znaczy z taką serdecznością mimo wszystko, że widocznie ten człowiek ma w swoim życiu jakąś ciężką sytuację, nie radzi sobie z czymś i to jego zachowanie z tego wynika. Nie możemy, tak jak ci faryzeusze, ciągle się kogoś czepiać i mówić, to jest też o narzekaniu takim, że ludzie często bardzo dużo narzekają i ciągle im coś nie pasuje. Nie tak? Pasuje im, że nie mają zabawki, który by tak. Bardzo... Pamiętasz, że Mieka, jak rozmawialiśmy o tym nieraz, że skupiamy się bardzo często na tych zabawkach, których nie mamy, bo marzymy o czymś, a w ogóle nie pamiętamy tych zabawek, które mamy i są piękne. Jak na przykład te wszystkie zabawki, które mamy w domu, tak ich jest dużo, że już nas po prostu toniemy w zabawkach. A jeszcze czasami, jakbyście coś zobaczyli w sklepie, to potrafi tak człowieka strasznie, niesamowicie to omotać, niemalże, tak możemy powiedzieć, ta zabawka i ten widok tej nowej zabawki, że on nie myśli o niczym innym i potem ciągle narzeka i mówi, ja mam brzydkie zabawki, ja mam głupie zabawki, bo właśnie tej jednej jeszcze nie mam. I trochę tak się też zachowywali faryzeusze, że ciągle narzekali na wszystko, widzieli tylko złe strony każdego człowieka i widzieli złe strony na każdej sytuacji. Widzi złe strony. A wiecie, z czego to trochę wynika? Bo oni byli trochę zazdrośni o to, że Jan Chrzciciel pościł, że był takim dobrym człowiekiem i że szły za nim tłumy. I tak samo byli zazdrośni o Pana Jezusa, że Pan Jezus ma tak dobre serce i jest takim niesamowitym człowiekiem, że idą za nim tłumy. Więc z tej zazdrości próbowali ciągle narzekać. Za tymi zachowaniami kryła się zazdrość. A mamo? Chcecie jeszcze coś powiedzieć o tej Ewangelii? Ja chcę jeszcze raz zaśpiewać piosenkę. Dobra, no to zaśpiewamy jeszcze raz. No to... Adwent to czekanie, a stydzie Jezus. Adwent to modlitwa, a stydzie Pan Jezus. Adwent to jest miłość. Teraz zaśpiewaj sama tą piosenkę, którą myśmy wcześniej śpiewały razem. Dobra. Przyjdź do mnie, mały Jezusiku, mieszkać w dziecięcym pokoiku, w larczanym łóżku cię ułożę, w
byś miał cieplutko, mały Boże. Lalka ci miejsca ustąpiła, potem się pięknie pochłonęła. I nawet wielki, groźny lew kornem pochłonie schylił drzew. Pieska uwiął, żeby nie szczekał. Pajac pochłonił się z daleka. A miś na straży stanie z boku, by nikt nie zrobił krzywdy Bogu. I jeszcze lepiej, mały Boże, w swoim serduszku cię ułożę. Będziesz cieplutkie miał mieszkanie, tylko przyjdź do mnie, mały Panie.